Druk nr 1163. Określenie w trybie, trybu i sposobu powoływania odwołania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Projekt prezydenta miasta Krakowa. Druk nr 1163. Pierwsze czytanie. Referuje pan Jacek Kowalczyk. Dobrze. Szanowni Państwo Radni, ten projekt uchwały jest całkiem od nowa, jest zmianą dotychczas obowiązującej uchwały, tyle że w formie kompletnego tekstu. Ma na celu dopasowanie rozwiązań w Krakowie z jednej strony do wymogów procedury niebieskich kart zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w aktach wykonawczych do tej ustawy do wielkości i struktury naszego miasta, a z drugiej strony do uwag, które zostały zgłoszone w trakcie procedury nadzorczej wojewody, które pewne rozwiązania uchwały przyjętej w zeszłym roku zakwestionował. Dotyczyło to podziału kompetencji. W poprzedniej uchwale przyjęliśmy, że oprócz zespołu interdyscyplinarnego są jeszcze inne podmioty. To zostało zakwestionowane, stąd proponowano Państwu rozwiązanie, w której zespół interdyscyplinarny składa się z kilku części, zespołu strategicznego, który działa w odniesieniu do całości Krakowa i zespołu do spraw działań lokalnych. To pozwoli na sprawne realizowanie procedury niebieskich kart. A skala zadań jest spora. W zeszłym roku grup roboczych do realizacji działań w pojedynczych przypadkach było blisko 1000. Także ta uchwała pozwoli na jeszcze stabilniejsze realizowanie tej ustawy i rozporządzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Chciałbym Państwu przypomnieć, że Komisja Praworządności pozytywnie zaopiniowała druk i Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 punkt 6 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych jest za przyjęciem? Kto jest? Przystępujemy do głosowania. Kto z Pani Panów Radnych? Aha, jeszcze żony ma. Nie, no, jeszcze raz. Tak? Czekamy minutę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku nr 1163? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę o wynik. 32 osoby za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna Rada podjęła uchwałę według druku nr 11.